Mam tu mały urywek z Q&A Szymona z 2020 roku. Co sądzisz o malteizmie, czyli poglądzie, że Bóg jest zły? Gdyby Bóg był zły, to ten świat był wielokrotnie gorszy niż jest. Gdyby Bóg był zły i chciałby, żebyśmy cierpieli tu jak najbardziej, to zapewniam was, że ten świat mógłby być bardzo, dużo gorszy. Myślę, że przemyślenie Szymona jest słuszne, ale myślę też, że tych słów absolutnie nie może wypowiedzieć chrześcijanin. Więc wyobraźmy sobie świat stworzony przez złego Boga. Jednego wszechmocnego stwórcę, który jest maksymalnie złośliwy i nikczemny. Czyż świat nie byłby wtedy gorszy niż go zastajemy? Czy nie wyglądałby jak sala tortur, na której non-stop wszyscy cierpią? Jest przecież zbyt dużo radości, uśmiechu, miłości i czekolady na tym świecie, żeby był on wytworem tak nikczemnego, tak paskudnego Boga. Ale ten kij ma dwa końce, bo jeżeli pozytywne cechy świata uznamy za wystarczający powód, żeby sądzić, że zły Bóg nie istnieje, to czemu negatywnych cech świata nie uznać za wystarczający powód, żeby sądzić, że dobry Bóg nie istnieje? Wyobraźmy sobie świat stworzony przez dobrego Boga, jednego wszechmocnego stwórcę, który jest maksymalnie dobry i miłosierny. Czyż świat, który stworzył ten Bóg, nie byłby wielokrotnie lepszy niż go zastajemy? Przecież gdyby Bóg był dobry i chciał, żeby jego stworzenia miały się jak najlepiej, jak tylko mogą, to zapewniam, że ten świat mógłby być dużo, dużo lepszy. Trzęsienia ziemi, tsunami, rak kości, druga wojna światowa? Jeżeli chcemy orzec, że któraś z tych dwóch opcji jest wykluczona przez dane ze świata, to ta druga też na pewno jest.